Gratulujemy szybkiego nokautu po tej ostatniej trochę męczarni na dystansie 6 rund. Dzisiaj poszło bardzo sprawnie, ale chyba tego się spodziewałeś, bo Tomek Chutkowski równie szybko go skończył. Nie wiem, nigdy niczego się nie spodziewam, po prostu wychodzę i robię to, co do mnie należy i boksuję tak, jak na tyle, na ile przeciwnik pozwala. Miał tą prawą rękę wysoko i tam było widać, że tam jest luka, bo mańkuci mają z przodu wątrobę, także no, takie okazje tylko wykorzystywać. No ale zwykle to lewym sierpowym na wątrobę się bije, a tobie taki prawy, nie wiem, krzyżowy wszedł tam idealnie. Nie, no bo to jeżeli mańkut stoi, to z odwrotnej pozycji, tak, i wątrobę ma z przodu. Także bije się prawym prostym na wątrobę. No, taka moja sztuczka od Stanisława Wąsowskiego. Jak wyglądały w ogóle twoje przygotowania do tego pojedynku? No bo tak naprawdę chyba nie do końca było wiadomo, czy ta walka będzie, czy też nie będzie długo, nie był znany rywal. Jak się przygotowywałeś? Trenowałem w Białymstoku ze Stanisławem Wąsowskim, z Andrzejem Niczykiem, z Piotrem Pożyczką. Sparing partnerzy przyjeżdżali z Białorusi, z Litwy. Byłem raz na Litwie, także dosyć dobrze zrobiłem 5 sparingów, także mi się wydaje, że na ten okres, na to wszystko, co się dzieje, bo tak dosyć szybko. Także jest ok, no i tutaj widać, że zrobiłem to, co trzeba, tak. Z mańkutami w ogóle sparowałeś, czy twoje doświadczenie z ringów amatorskich pozwoliło ci tak trochę w ciemno do tej walki wyjść z mańkutem? Nie, potrafię boksować cały czas gdzieś tam, jak wychowywałem się w Hetmanie, cały czas był jako sparring partner Grzegorz Kiełsa, już to mówiłem wcześniej, Grzegorz Kiełsa, także on jest mańkutem i praktycznie z mańkutami się boksuje przeważnie prawą ręką, tak, oczywiście lewa ręka dystansuje i prawy na górę, prawy na dół, także to jest taki klucz do mańkutów, no. Miałeś wrócić dopiero na jesieni, ta walka druga w krótkim terminie ucieszyła cię, czy już chciałeś mieć wakacje? Nie no, ucieszyłem się, wiadomo, że zawsze to jest jakiś zastrzyk gotówki do doświadczenia jakieś kolejne i przygotowanie i sparingi i to wszystko i po prostu motywacja do pracy, także tutaj dalej nie będę odpoczywał, tydzień czasu sobie wyluzuję, a później wakacje zamierzam ciężko przepracować i mi się wydaje, że mam nadzieję, że promotorzy postawią na mnie we wrześniu, jak będą tylko gale i po prostu będę chciał się cały czas rozwijać i prezentować. No, chcę wejść na wyżyny tylko promotorów, właśnie tutaj do promotorów delikatna sugestia, żeby tych rywali troszeczkę mocniejszych, troszeczkę zainwestować, troszeczkę wiary we mnie, bo ciężko pracuję i zasługuję na to, żebyście we mnie uwierzyli. No.